Hodor, cześć. Tutaj akurat tata wróci. Gram z kolegami. Hodor, właśnie synek, co to za krasnale z tobą jadą? Moi koledzy, ten Renault ST, mój kolega, zepsuła mu się klawiatura, więc jeździ tyłem. Aha, a ten drugi kolega? No, można powiedzieć, że fajnie. Okej, a skąd ty ich znasz? Ze Skype'a. No ale to, graliście gdzieś wcześniej razem, czy cię przez World of Tanks poznali, czy jak? Poznali mnie na Minecraft'cie. A, czy to są koledzy z Minecraft'a? Tak. Okay. Ja go chciałam wypchać. Zajął ci krzaczek? Tak. Okej, no widzę, że koledzy są mocno początkujący w tą grę. Tak. Ile oni mają lat? Nie wiem, chyba jeden, że ma 10. A drugi? 9. A drugi? Ja wiem. Właśnie. No dobra. To Pluton... Chciałam, żeby mi pomógł wypchać go. Aha. No i udaje nam się, ale jak tylko go puści mój kolega, to on już mnie wypcha. Aha. Wiesz, że to, co teraz robicie, to jest takie pomidorowe zachowanie? Wiem. To taty nie ma w domu, a ty się... Dobra. No nic, zobaczymy tę bitwę do końca. W każdym razie widzę, że macie 27% szans na zwycięstwo. Bardzo mało. Ale przy okazji mówiąc, to widzę, że ci WN skoczył i masz 27 już WN-a. Tak. To jeszcze 4 punkty i będziesz żółtym graczem. No. O ile będziesz strzelał do przeciwników, a nie wypychał swoich z krzaka. Tak. Bo chcę bardzo zacząć kaczką grać. Dobra, ale ten, którego wypychałeś, to on w ogóle strzelał czy nie strzelał? Nie widziałem. No właśnie też nie widziałem, żeby strzelał. Widziałem tylko, że strzelał w krzak, bo mogłem tam być. Aha. Tylko tyle. No i tutaj musiałam wyjechać trochę. No bardzo dobrze, bo nie mogę się opuścić lufy. To nie jest te 25. No to nie jest te 25. Ale... O, strzelił coś. No, w krzakach strzela. No amunicji traktora ma bardzo dużo, bo aż 135 jeszcze ci zostało. Tutaj patrzę, czy on podjedzie. No jakby podjechał, to by cię wyświecił. A no. Widzę, że zginął twój kolega, ten co jeździ tyłem. No. To jest jak Złomek, mistrz jazdy na wstecznym biegu. Złomek to Złomek. Okej. Okay. Lekko prowadzicie, 5-4. HP jest porównywalne. No. Tutaj on żyje. W niektórym momencie on tutaj wyjedzie przed tam gdzie jest ta mała górka. Ale poczekaj, nie mów co będzie w przyszłości. Będziemy o tym mówić jak będzie przyszłość. Teraz mówimy o tym co się tutaj dzieje, dobra? Okej. No wiesz, no nasi widzowie nie widzieli jeszcze tego co będzie w przyszłości. Ja też nie, bo pierwszy raz oglądam tę bitwę. Nie wiedziałem, że to takie cyrki robili z wypychaniem dziada z krzaka. Zajął krzaczek. No zajął krzaczek, twój święty krzaczek. O, on tutaj właśnie jest. Wow, twój kolega upolował kogoś. Szczyrk, Gracjan 1, no nieźle. Czyli jednak coś tam próbuje robić, dobrze? Tak, kiedy była już końcówka bitwy, to tata... Jeszcze nie ma końcówki bitwy, nie mówimy co będzie w końcówce bitwy. Dobra, w międzyczasie pojawił się klucek. No, jest. Dobrze. Trochę macie mniej HP, ale jeszcze to nie jest straszne. Jeden sojusznik zginął. Ten, co jeździ jak Złomek. Aha, ten kolega krasnal. Tak. Właśnie ten już dostał. No i został zniszczony. No i zostałeś sam. Twoi Plutonowi niestety zginęli. No, ale może sobie dam radę, a może nie. Może sobie, dobra. Ale tylko, słuchaj, jak grasz już z tymi kolegami z Minecrafta, to ja mam do ciebie tylko jedną sprawę. Nie słuchaj ich i nie rób tego, co oni ci mówią, żebyś robił, dobra? Okej, ale... Polegaj na swoim osądzie, na tym, co ty myślisz, że powinno się robić, a nie słuchaj tego. Także ty im mów, co oni mają robić.
Tak, kiedyś mi powiedzieli i ja ich posłuchałem, bo tutaj, tam gdzie jest w D albo C nawet, 8 czy 7, no to ja ich tam posłuchałem, No. bo tam się zawsze D dnia. A, tam pojechali. Nie, to nie jest dobre miejsce do jechania. Na tej mapie dobre miejsca do jechania to jest przede wszystkim Krzarczek. Krzaczek z tej strony, B3 obowiązkowo. Jak się nie idzie do Krzaka, to trzeba jechać do B3 i ewentualnie można jeszcze jechać gdzieś w okolice H8-9, ale najlepsze miejsce to jest ten Krzaczek. Święty Krzaczek mój. Tak jest i B3. W B3 musi być przynajmniej z Lew 2-3 czołgi. traktor tutaj. No właśnie, podjechał wam pod bazę i ta jedynka, co jest w A5, powinna go ustrzelić teraz. No. Ale co na? Śpi? Tak, on mówił pomocy, a Aha. ja mu zrobiłem. Tak jest. No ładnie, synek. Dobrze. Jeszcze się pojechałeś nim zająć. Ale on już zdegnął, To. więc mogę wrócić do krzaka. Dobra, to ta jedynka w końcu się wykazała, co jest A5. Z No. 9-9. Remis. W HP też jest remis. Krzaczek jest zajęty cały czas. O, widzę, że się zdenerwowałeś. No. Nie, po prostu nie wyhamowałem. Okej. Myślałem, że znowu chcesz go wypchać. Nie. A tymczasem przepraszam cię, ale widzę, że ten żółty gracz po przeciwnej stronie to już ma 6 kili, już ma Top Gunna. No. No i od początku gry się nie wyświecił, bo widzisz, tu się świeci taka biała ikona. No. A biała ikona znaczy, że nie wiadomo, gdzie on jest. Na pewno ja też się nie wyświeciłam. No też się nie wyświeciłeś, bo jeszcze do ciebie nie strzelano. No Czyli. ale do moich kolegów nakrasnęli, strzelają. Może wiesz, nie I mają do tak. złomka. Może nie mają kamuflażu takiego, bo ty tam od początku zainwestowałeś w kamuflaż na tej załodze. Wszyscy twoi członkowie mają kamuflaż. Nie, wszystkie. Co, Loj? Tylko na premium. Ja mówię z Lech Traktora, mówię o umiejętności kamuflaż. No. No i do tego masz jeszcze siatkę założoną. No. Także gram na zielono 9 do 9. On tutaj myślę, że on podjeżdża. 9 do 10. On wyjeżdża, ja Wreszcie wyjeżdżam. ci dzwonił krzaczek. No nie wiem, czy będą strzelali. Aha, no i jest pierwszy efekt tego, że jesteś w krzaku. Świeciłeś tam coś? Dobrze. W końcu on w ogóle nie świeci. Dobrze, no pewnie nie miał nawet lornety, albo nie wiedział, że to jest, tylko się ustawił w krzaku. A tutaj już tak trochę ryzykownie wyjeżdżasz, bo No. nie możesz opuścić lufy. O, jest szansa, jakbyś tylko go trafił. Pudło, 9 do 11, nie jest dobrze. Dobrze, synuś, udało się. 10 do 11, no kurde, cały czas. O, teraz ci wyświecono, widzisz? Na szczęście tylko. A, bo ta jedynka strzela do ciebie z działka. Widocznie, że cię tylko zgęsiła, że nie błasnęli ci znać obrażeń. Tymczasem widzę już bitwa fioletowa. Żółty gracz już ma 8 kili. Kurczę, strasznie kosi ten żółty gracz, nie? No. Tutaj nam już okupują bazę MS7. A ten żółty to on gra Lech Traktorem też, dobrze widzę. No. No kurczę, 12-12. Tamten ma 8 kili. Nie wiem, czy ty możesz polegać na kimś tutaj w drużynie. Ten Eloy. A ty jest ten sam? Cały czas tego samego wypytasz z krzaka? No, dobra. Nie wyhamowałeś, tak? Dobra, trzymajmy się, że nie wyhamowałeś. Tutaj skupiam. Skupiasz, no. Widzisz sam. Widzę. Pięknie. Czwarty fraj. Aha, no ładnie. Oni razem już mają 9 kili. No. Także zostawiamy was. Miłego dalej oglądania. A zamiast naszej narracji będzie narratorem ulubiony zespół Tupelka, czyli. Sabaton Prima Victoria albo Sabaton Fortituan. Także ostatnio było Prima Victoria, teraz będzie. Fortituan. Dzięki Wam i do zobaczenia.
linie końcowe wyglądają następująco. MK, Scout, Top Gun i Patrol Duty. Świetny wynik, synu. Gratuluję. Dziękuję. 1112 expa. Pięknie. Moje ten złomek jeździł tyłem, no i nie zyskał nic. Tak. Rada konsumencka na przyszłość. Nie jeździcie tyłem. Tak. Cześć. Cześć.